Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś w kościele obchodzimy wspomnienie świętej Jadwigi Królowej, głównej patronki Polski i Litwy. Za przyczyną świętej Królowej Jadwigi prośmy o pomnożenie wiary i błogosławieństwo Boże dla naszych rodzin. A dziś w Szkole Maryi przynosimy do ołtarza Bożego następujące intencje. O dar rychłej beatyfikacji dla ojca Lucjana Królikowskiego, intencja od wspólnoty trzeciego zakonu. Matko Najświętsza, proszę Cię, wstaw się do swego Syna Jezusa Chrystusa o zdrowie i błogosławieństwo dla mojej synowej, która jest w stanie błogosławionym, a ma potrzeby, problemy zdrowotne, aby szczęśliwie mogła urodzić. Matko Najświętsza, prowadź nas do Jezusa, całą moją rodzinę, o miłość i zgodę wzajemną. Za duszę świętej pamięci Teresy Zaborowskiej, która została pochowana w Polsce w ostatni poniedziałek. O szczęśliwą podróż do Fatimy. O mój Jezu, wzmocnij moją wiarę, ulituj się nad samotnymi, płaczącymi, daj pokój dla świata. O błogosławieństwo, zdrowie i zgodę w rodzinie, prosi Halina. O dar życia wiecznego dla ojca Lucjana Królikowskiego i błogosławieństwo dla ojca Norberta, prośba od Krysi i Broni. Zanosimy również nasze osobiste intencje, prośby i podziękowania. Po mszy świętej zapraszam do kapliczki na nabożeństwo czerwcowe śpiewane przy kapliczce w Ogrodzie Maryjnym. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei, ad Deum filetificat juventute mea, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra, procedamus in pace. In nomine Christi. Amen. Święta Jadwiga urodziła się w roku 1374 jako córka króla Węgier i Polski Ludwika. Po ojcu odziedziczyła tron Polski i w roku 1384 została ukoronowana. Poślubiła wielkiego księcia Litwy Władysława Jagiellę, przyczyniając się do nawrócenia narodu litewskiego na chrześcijaństwo.
Przyczyniła się również do powstania w Krakowie Wydziału Teologicznego i odnowienia Uniwersytetu. Przez całe życie odznaczała się hojnością dla ubogich. Umarła w Krakowie 17 lipca 1399 roku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, życie wiernych i chwałopokornych, Ty uczyniłeś świętą Jadwigę królową, gorliwą krzewicielką wiary i miłości. Spraw dzięki jej wstawiennictwu, abyśmy się stali apostołami dobra i prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel. Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: dopókiż będziecie chwiać się na obie strony, jeżeli Pan jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie Jemu. Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa. Wtedy Eliasz przemówił do ludu: tylko ja sam ocalałem jako prorok Pana. Proroków zaś Baala jest 450. Wobec tego niech nam dadzą dwa młode cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go oraz niech go umieszczą na drwach, ale ognia niech nie podkładają. Ja zaś oprawię drugiego cielca oraz umieszczę na drwach i też ognia nie podłożę. Potem wy będziecie wzywać imienia waszego Boga, a następnie ja będę wzywać imienia Pana, aby się okazało, że ten Bóg, który odpowie ogniem, jest naprawdę Bogiem. Cały lud, odpowiadając na to, zawołał: dobry pomysł. Eliasz więc rzekł do proroków Baala: wybierzcie sobie jednego młodego cielca i zacznijcie pierwsi, bo was jest więcej,
Następnie wzywajcie imienia waszego Boga, ale ognia nie podkładajcie. Wzięli więc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od rana aż do południa, wołając: O Baalu, odpowiedz nam. Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć, przyklękając przy ołtarzu, który przygotowali. Kiedy zaś nastało południe, Eliasz szydził z nich, mówiąc: Wołajcie głośniej, bo to Bóg, więc może jest zamyślony albo zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi. Potem wołali głośniej i kaleczyli się według swojego zwyczaju, mieczami oraz oszczepami, aż się pokrwawili. Nawet kiedy już południe minęło, oni jeszcze prorokowali aż do czasu składania ofiar z pokarmów. Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi, ani też dowodu uwagi. Wreszcie Eliasz przemówił do ludu: Zbliżcie się do mnie. Oni przybliżyli się do niego, po czym naprawił rozwalony ołtarz Pana. Potem Eliasz wziął 12 kamieni według liczby pokoleń potomków Jakuba, któremu Pan powiedział: Imię Twoje będzie Izrael. Następnie ułożył kamienie na kształt ołtarza ku czci Pana i wykopał dookoła ołtarza rów o pojemności 2 sin z ziarna. Potem ułożył drwa i porąbawszy młodego cielca, położył go na tych drwach i rozkazał: Napełnijcie 4 dzbany wodą i wylejcie do rowu oraz na drwa. I tak zrobili. Potem polecił: Wykonajcie to 2 raz. Oni zaś to wykonali. I znów nakazał: Wykonajcie 3 raz. Oni zaś wykonali po raz 3, aż woda oblała ołtarz dookoła i napełniła też rów. Następnie o czasie składania ofiary z pokarmów prorok Eliasz wystąpił i rzekł: O Panie Boże Abrahama, Izaka oraz Izraela, niech dziś będzie wiadome, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twój sługa. Na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o Panie. Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty nawróciłeś ich serca. A wówczas spadł ogień od Pana z nieba i strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł, jako też pochłonął wodę z rowu. Cały lud to ujrzał i upadł na twarz, a potem rzekł: Naprawdę Pan jest Bogiem. Naprawdę Pan jest Bogiem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem. Zawołaj mnie, Boże, pochroni się do Ciebie. Mówię do Pana, Ty jesteś Panem moim. Zaufałem.
nami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż wszystko się spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Kochani, liturgia zaprasza nas dzisiaj do spotkania z niezwykłą postacią, z niezwykłą świętą kobietą. Święta Jadwiga jest tutaj postacią, która choć żyła w dawnych czasach średniowiecznych, może nam naprawdę bardzo wiele powiedzieć i przekazać. Żyła tylko 25 lat. Była niezwykle, jak mówią kroniki, wrażliwą, delikatną, głęboko wierzącą kobietą, której życie przeszło właściwie jako wędrówka między trzema narodami. Wyszła z Węgier, przeszła przez Polskę, dotarła na Litwę. Jakże ciekawe to czasy. Jest 150 lat po śmierci świętego Antoniego z Padwy. Jest to czas największych myślicieli i największych pisarzy okresu wieków średnich. Święty Tomasz z Akwinu, święty Bonaventura. Powstają największe pisma średniowiecza, tworzą się katedry uniwersyteckie. Na całą Europę rozchodzą się zakony żebracze, a więc zakon braci mniejszych, czyli my, franciszkanie, bracia szarzy. I zakon braci kaznodziejów, czyli dominikanów. Wspólnie tworzą niezwykłą, nową, intelektualną historię Europy. Język łaciński jest językiem międzynarodowym, wszędzie uznawanym i wszędzie mówionym, jedynym językiem Kościoła i jedynym językiem, który jednoczy wszystkie narody. Dzisiejsza Unia Europejska to tylko próba odtworzenia tego, co w rzeczy samej wtedy istniało, wielkiej wspólnoty chrześcijańskiej, zajętej co prawda obroną Ziemi Świętej i własnych granic przed nadchodzącym islamem, wielokrotnie bardzo skłócona wewnętrznie, ale jednak pod jednym krzyżem i jednym papieżem. Życie świętej Jadwigi przypada właśnie na ten czas. Ostatnim miejscem Europy, starej Europy, gdzie nie ma chrześcijaństwa, białą plamą na mapie chrześcijańskiej Europy jest Jadźwierz, rozciągająca się, powiedzmy sobie, od dzisiejszej Łomży do Wilna, jeszcze dalej. Jest to miejsce, gdzie każdy szanujący się Europejczyk je omija, ponieważ jest niebezpieczne. Pełne bagien, nieprzystępnych szuwarów. Brak dróg. Jest to takie miejsce dla siebie. Sześć plemion pruskich, jadźwierskich, litewskich, łotewskich, żmudzkich żyje tam, mówiąc własnymi językami. Ostatni poganie Europy. Mamy, zobaczcie, kiedy Polska przyjmuje chrzest, to jest X wiek, mamy ponad 400 lat później, a tu nadal wielki, nieschrystianizowany teren, gdzie nadal giną męczennicy. Bruno z Kwerfurtu na przykład i inni misjonarze, których
wysyła Kościół, aby chrystianizował ten dziki lud Podlasia. I kochani, z jednej strony rośnie potęga polityczna zakonu Najświętszej Maryi Panny, czyli krzyżaków. Tu wiemy, Malbork, te strony. Z drugiej strony korona polska, z trzeciej strony Ruś i cerkiew. I staje się rzeczą oczywistą, że pogaństwo będzie ustępować. Ono się kurczy. Terytorium się kurczy tych plemion i aby przeżyć, aby wejść do Europy, jest rzeczą oczywistą, że bramą do Europy jest chrzest w Kościele, a więc chrzest całego narodu. Można przyjąć chrzest z rąk zakonu, czyli krzyżaków, można przyjąć chrzest z rąk cerkwi, a można przyjąć chrzest z rąk korony i to przez małżeństwo Jagieły, wielkiego księcia litewskiego, władcy całych tamtych ziem i królowej Polski, drobniutkiej, młodziutkiej Jadwigi, która w rzeczy samej podejmuje się tej politycznej misji zaniesienia na Litwę wiary chrześcijańskiej. Jak ciężka, jak trudna to misja, możemy sobie wyobrazić tą wątłą kobietę, która mówi tak wobec tego planu chrystianizacji Litwy, bez miecza, bez przemocy, bez wojny, ale przez delikatność i miłość. Myślę, że była to bardzo trudna droga królowej Jadwigi na Litwę. Legendy mówią, że strasznie się bała, dużo płakała po drodze, a gdzie spadła łza, tam zostawało jakieś jeziorko, sadzawka, przynajmniej tak opowiadano na Suwalszczyźnie, stąd tyle jezior. Ale kochani, tyle legend. Królowa Jadwiga zanosi chrześcijaństwo na ziemię dzikiego Podlasia i Litwy. Wkrótce po tym małżeństwie zaczyna funkcjonować, jak wiemy, wspólnie Litwa z Polską, później pokrzepione to wszystko Unią i powstaje największe państwo w średniowieczu. I największy twór polityczny oparty na chrześcijaństwie. W rzeczy samej Litwa przyjmuje chrzest z rąk franciszkanów. I to jest niesamowite, że postać królowej Jadwigi tutaj jest związana nieodłącznie z franciszkanami. Nic dziwnego, że najbardziej królowa Jadwiga odbiera cześć w Wilnie, w naszym franciszkańskim kościele, gdzie jest nawet przepiękny ołtarz ku jej czci z relikwiarzem. Franciszkanie przelali na Litwie sporo krwi, mamy sporo męczenników. Zanim Jadwiga przyszła, pierwsi misjonarze tam już byli, próbowali zaszczepić wiarę chrześcijańską. A jednak razem z przyjściem Jadwigi, misyjnej wyprawy, chciałoby się powiedzieć, dobra nowina Ewangelia dociera też i na Litwę. Kochani, to tyle historii, takiej opowiastki historycznej. Myślę, że jest to bardzo piękna historia. Rzeczywiście królowa Jadwiga odchodzi w bardzo wczesnym wieku, mając 25 lat. Ale jak opisują kroniki na podstawie świadectw franciszkanów, którzy towarzyszyli Jadwidze, byli jej spowiednikami, kierownikami duchowymi, stąd też na dworze królowej Jadwigi zawsze byli franciszkanie. Jako szarzy bracia, stąd mówi się szara eminencja, czyli ci, którzy doradzają gdzieś tam, towarzyszą. W rzeczy samej ten portret naszej dzisiejszej świętej ukazuje niezwykłą postać, która co prawda po ludzku może i boi się, ma pewne obawy, lęki, ale tak zakorzeniona głęboko w Bogu, tak ufająca opiece Maryi, podejmuje się niezwykłej misji, której Pan Bóg błogosławi. To tak jakbyśmy wyjęli z Pisma Świętego ten urywek o błogosławieństwie pokornych na wzór Matki Najświętszej. A zatem, drogie Panie, bądźcie jak Jadwiga. Łagodnością, miłością można dużo więcej dokonać niż mieczem i wojną. I myślę, że i my, Panowie, możemy się od świętej Jadwigi bardzo wiele nauczyć.
albowiem pozostawiła po sobie niezwykłą spuściznę. Wilno ma tutaj niezwykłe szczęście, ponieważ mamy dwie postaci królewskie, które są świętymi. To święty Kazimierz Królewicz Wileński i święta Jadwiga, królowa Polski i Litwy. Bądźmy kochani jak święci, uczmy się od nich, naśladujmy ich, a Pan Bóg będzie nam błogosławił. Bóg żywy i prawdziwy, o czym słyszeliśmy dziś w Starym Testamencie w pierwszym czytaniu. Nie ma bożków, nie ma Baali, puste ołtarze, które nic nie przynoszą, puste modlitwy kogoś, kogo nie ma, okaleczenia się, tańce, nic to nie dało. Modlitwa do Boga prawdziwego przyniosła ogień z nieba i prawdziwą ofiarę. A zatem, kochani, prośmy za przyczyną naszych świętych patronów. Kościół daje nam tu tyle wspaniałych przykładów o silną wiarę dla nas i dla naszych rodzin. Za wstawiennictwem świętej Jadwigi Królowej zanieśmy do Boga Ojca nasze prośby. Módlmy się za papieża Franciszka, aby jego posługiwanie przynosiło obfity plon. Ciebie prosimy. Módlmy się za kapłanów, aby byli wiernymi szafarzami powierzonych ich sakramentów zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody polski i litewski, aby pamiętały, że zakorzenione są w miłości i miłosierdziu Boga samego. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, których polecamy w dzisiejszej Szkole Maryi i tych, których nosimy w naszych sercach, aby sam Bóg stał się ich wieczystą nagrodą. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych i w tych intencjach, jakie przynieśliśmy dziś do ołtarza Bożego, abyśmy całym swoim życiem świadczyli o miłości Boga do człowieka. Ciebie prosimy. Boże, który działasz ponad wszystkimi, przez wszystko i we wszystkim, wysłuchaj nasze prośby i daj nam rozpoznać Twoją obecność w codziennym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Karmisz wiarą swą, Ty nauczasz nas tam, jak ma brata kochać brat, aby to życie miało zezłe ziemskie dzieci Twy. Podaj mu swoją dłoń, nasyć duszę wiarą, poznaj ciężar ją nieść, zobaczę drogą swą
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy, obchodząc wspomnienie świętej Jadwigi Królowej i spraw, abyśmy świadomi Twojej obecności jaśnili świętą i czynną miłością przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Pana Boga zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Frankiem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników Piotra i Pawła, Andrzeja i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce. Podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego. I dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce. Ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Każdy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha. Głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi i sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
nas na pokuszenie, ale nas zbaw złym. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Modlmy się. Pokrzepieni ciałem i krwią Twojego Syna prosimy Cię, Boże, abyśmy za przykładem świętej Jadwigi Królowej z miłością służyli Tobie w naszych bliźnich i z braterską gotowością zaspokajali ich potrzeby. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Boże nasz Ojcze, okaż miłosierdzie swojemu ludowi, uwolnij go od zła wszelkiego, aby całym sercem Tobie służył i żył w pokoju pod Twoją opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy. A Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.
Boże nasza, modlitwę Twej obronie, chroń nas, Królowa pokoju. O Pani, ufność naszą, Benedicamus Domino, Deo gratias.